Hej, 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 hej! Siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Darkest Dungeon, moi drodzy. Darkest Dungeon. Wracamy do naszej gry i pod koniec ostatniego odcinka już się wybierałem na jakąś ekspedycję, wyprawę, ale zapomniałem o jednym fakcie. Zapomniałem zajrzeć tutaj, moi drodzy, i patrzcie, znalazłem Lorza, Seeker Bounty Huntera, który ma zajebisty zestaw skilli zwykłych. Nie wiem, jak wygląda... Skille, jak to się nazywa? Kempingowe? Nie wiem. Są... Okej, ale poza tym. Mamy tak. Mamy atak, który zwiększa obrażenia o 100. Który posiada zwiększone obrażenia o 100 w stwory, które są zmarkowane. Zajebiste. Mamy marka, który no... Nakłada marka, właściwie nic poza tym. Mamy Comb Hitcher, to jest takie get over here! Zadajemy 1/3 tylko obrażeń, ale przyciągamy stwora o 2 pozycje. I mamy Finish Him, zestunowane stwory dostają 33% więcej obrażeń. Zajebiste połączenie z Taocinem, z Healerką oraz z Allah Akbarem, który ma możliwość zmarkowania przeciwnika, dodatkowo zmniejszając mu dodge'a. No i też równocześnie zadając jakieś tam obrażenia. I myślę, że go weźmiemy, wyjebiemy sobie ją, ponieważ moim zdaniem jest taka sobie... Sorry. Sis. Ale spierdzielaj. Bierzemy Lorza. The thrill of the hunt. I co on ma? The promise of payment. Myśli, że jest opętany przez stwora. Wow, ma dodatkowe buffy przeciwko... potworom. To jest taka maszyna na potwory. Jest zajebisty. Ja wiem go, jak go nazwiemy. Nazwiemy go Olaf. Bo wygląda jak Olaf. Jak taki typowy Olaf. Dobra. Mam jeszcze Highwaymana, który ma... nie potrzebujemy drugiego. Karus wystarczy. Dobra, nie mamy hajsu, więc mimo tego... olewamy to. Jak wygląda sytuacja? Weterana się trochę boję. Jeszcze się trochę cykam. Tak, cykam się trochę. Moglibyśmy pójść na medium. Pytanie gdzie? Chciałem iść na weldy, tak? Tak, chciałem iść na weldy, chciałem iść na te weldy. I pójdziemy na te weldy. Tutaj monsterów nie ma. Monstery są chyba w Warrensach, jeżeli się nie mylę. Tutaj są grzyby. Czyli na grzyby bierzemy Allah Akbara. Weźmiemy Gimpera, Kamruza, żeby wbić trzeci level. I Shaco? Shaco chcemy, żeby cały czas była staminka na odpowiednim poziomie. Stamina psychiczna, że tak powiem. Chyba ta. A wydaje się ok, wydaje się wszystko prawidłne. Musimy zrobić wszystkie rumy z walką. Nagrody są zajebiste. Potrzebujemy bardzo, bardzo, bardzo deadów. Potrzebujemy również portretów. Portrety są w Warrensach. Ale nie, pobawmy się jeszcze. Deadów potrzebujemy, deadców potrzebujemy do blacksmitha, więc to też się przyda. Chyba tyle. Czy chcę może... Stunów i trutek się niezbyt opłaca. Olaf, Olaf. Lecimy. Lecimy, moi drodzy. 2 razy łopata. Dowiedzieliśmy się, że jest potrzebne. Okej, okay. Nie wydajmy niepotrzebnie pieniążków. Chyba wszystko okej. Może jeden kluczyk kupię, skoro to są mediumy. A poza tym to lecimy. Wszystko. Wheels. Let's go, moi drodzy. Bo nie, Allah Akbara się opłaca brać na Wheels, ponieważ to jest, tutaj są sami same Eldryty. Nie wiem, co to w ogóle jest Eldryt. Jakaś rasa mutantów, czy co? Mniejsza. Wiem, że Nekromanta był Eldrytem. Był Eldrytem Anaholi. Więc są może jakieś nadnaturalne stwory. No cóż, nie mam pojęcia, nie jestem w stanie powiedzieć. Chodź po prostu ścieżką. A, pierwsza łopata. Siemano. Nature herself. A victim to the spreading corruption. Co to jest? Now formed with misintent. Spiderweb. Nic ciekawego. W sieci pajączków. Już stresik na słapie. Rozpalałem pierwsze gnicho. I jazda. O! Czy wykluczek był tutaj?
Mówiliście mi coś o kłódce. Surprise. Dobra, zmieniać się teraz nie będę, no to mi się nie opłaca. Hopa, za 6. I krwawienie? Resist. No cóż. Przyciąganie eldrytowe. Okej, okay, to nie jest jeszcze jakoś... No jest straszne. Gomper poszedł do tyłu. Wow! Death waits for the slightest lapse in concentration. Mhm, spokojnie, spokojnie. Eldritz push. Szkoda, że nie odepchnął. Boli mnie to, dobra. Lecisz definitywnie tutaj, Gomper, ponieważ co robić. Co mam zrobić? Stadnąć nie chcę. Damy buffa. Z powodów takich, że Gimper znowu nie będzie na swojej pozycji. Mógłbym jebnąć z tyłu. Czy tam się opłaca? W sumie mamy słabe obrażenia na wszystko, co jest z przodu. Ale to on jest taki debuffer, nie? Dobra. Wooo! Destroyed! Ostro! Obliterated. To było hardkorowe. No w takim razie podleczymy... Łoi, za 9, ostro. Podleczyliśmy naszego szako. A, to może wywołać krwawienie. To nie leczy krwawienia, to może wywołać krwawienie. Okej, dobra, zdjęty. Potrzebujesz bandaży? Cieszę się. Papa. Więcej speeda. Co ze speedem jest zajebiste? Boom. Za 9 nie weszło. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Buffy do kryzysów mi się podobają. Ile ten? A chest with your family sigil. Okej, okay, otworzę. Powinno być otwarte. Gówno. Dobry potoc taki staw. Dobra. Czy jak to działa? Trzy obrażenia, ale leczymy się od 0 do 12. Czyli jeśli możemy się bardziej tym podranić. Cóż, rozek fizyk powiadają. Lecimy dalej. O, stafik. Dawaj. Nie. Truchło. Coś ciekawego. Remainsy. 100 golda. Lepszy rys niż nic. Przydałoby się to. Dokładnie. The way is lit. O, ektoplazma. Wow. We require only the strength to follow it. Co mi jest słabo? Dobra, walimy tak, żeby było boleśnie. Za 8, szlak. Krwawienie wejdzie? Nie weszło. No, duża szansa na odporność. Nie wiem, jedne ciebie tak, nie zabiłem. Dobra, gruby zabić. Confidence surges as the enemy crumbles. No i Gomperem oczywiście nic nie możemy zrobić. Slime. Dodge. To jest strasznie łatwy stwór. On kompletnie nic nie robi. Dobra, jeśli chodzi o wytrzymałość psychiczną, jest bardzo spoko. A, w ogóle mamy ten trinket. Ja nie zdjąłem tego trinketu, o mój Boże. Ale za mnie gówno. Pozamieniałem wcześniej trinkety. Dobra, jebać to. Kicha, kicha. Scouting, dobra, przyda się. Ło, skrzyneczka. Czy będzie tutaj walka? To jest pusto, na szczęście. Nie będziemy musieli się wracać. Co to jest? Camrose, ogarnij sobie. Zatruty. Mam otrutkę? Nie. Dupa. O! Gimper. Resist, dobra. Ty kleptomanie pieprzony. Pączki, pajączki. To jest sporo kryte, mam aż 20% szans kryte. Mam jakieś bonusy? Wow, ale mam bonusów! Tak, przeciwko bestii mamy kryte zwiększonego, okej. Okay. A i tak walnęły. Executed with impunity. Dobra, stresik jest zajebisty u nas. Cały czas na low resist. Nawet nie wiem, czy się opłaca zdejmować. Zdejmę. Bo why not? To ma takie same obrażenia. Zabijmy ją. Chacia pał!
Co nie powinienem uleczyć Kamruza? Siebie. As victory's mount, so too will resistance. Dużo żarcia to mnie cieszy. W górę. I to będzie walka, uwaga. Dokładnie. Surprised. Oj, zdodżowani. Dobra, w takim razie dajmy buffy na wszystkich. Super. W takim razie minus 6% skill od czego? Wow, od tego grape shota. Czy to jeszcze nam zostało trochę, te debuffy? Nie, to się nie zmieni. Chwila. Dobra, jebnijmy tak, zobaczę, może się uda. Za 6. Nie. Ale byłoby lepsze. Dobiję. W sumie jebnę tak. Będę mieć pewność. Mamy dobrą celność, więc easy. Zmniejszmy celność jej. A może się po prostu podleczymy. Czemu nie? Jaką pokoń. Wow! Co? Nie chciałem. A w sumie może być. Kamruz, jakie ty masz odporność na krwawienie w ogóle? Bleed. 50%. W sumie spoką opcją jest założyć na nim trinket, który daje odporność na krwawienie w tym takim przypadku. Dobra, kto atakował? Hop! Nie weszło. Miałem nadzieję na krytę. Wow! To mi w ogóle obniża poziom pochodni. Ostro. Dobra, zajebmy ją. Uszkodźmy jego. Będzie okej. Okay. Chcę zaatakować, chcę dać do kolejnego buffa. Zabijmy. Papa. Za 5. I ciebie dobijemy. Super. Doberman, same zaobrażenie. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Hop. I hop. A tutaj co mamy? W sumie odporność na trapy. Zobaczmy 40, 40, 20, baba. Kamruzik. Z moim sigilem, więc raczej nie jest zakratowane. Okej. Ho. To będzie kolejna walka. No i też. Dobra, tutaj nie idziemy, bo jest pusto. Trap, kamruzik, do boju. Uwaga na trapy, rozbrojone. W ogóle rozbroiłem grzyby, nie? Takie what the fuck. Co jest? Kamruz, co się dzieje? Nic. The match is struck. Lecimy dalej. A blazing star is born. Będzie, że nie będę musiał się tutaj wracać. Byłoby co nie słabo. Ektoplazmy, słabiuchnę. Ałe! Pięknie. Panim jest z tyłu. 5-4, okej, okay, może być. Nope. Slime. Wow, kryt! Clarified in a single strike. Boom! Łaki kryty. To jest, straciliśmy, to zyskaliśmy. Dobra. Spoko. No nie, kolejny kryt. Słabo, dobra. One już nie będą atakować, więc zdejmijmy sobie stres. I one w ogóle mają speeda. O, one mają całkiem sporego tego speeda. Powinienem przyspieszyć się swojej postaci. Wow. Dobra. Nie dawaj im atakować. Shaco dobi. Ona już atakowała. Podleczmy kamrozika. Resist, super, za 6. Bardzo zajebiste to leczenie. Hopa. Resist, szkoda. Dobra, dobijemy. 17, jej! Oj tak. Siła! These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Nie wiem, co to daje. Weźmiemy to Shaco. Tak, tego się spodziewałem, że podleci nam stresik. Dobrze się spodziewałem. Czuję się zajebistym. Kamruzik? Dokładnie, wiedziałem. Bóstwo mi odrzuciło. Co my mamy? Hagiomania, Sainthood. Nie mam pojęcia. A! Łopatka, kolejna. Get the fuck out. Przedzierać się przez te coś. As the light gains purchase, i tak, jest spirits are lifted and purpose is made clear. Nikt tu nie będzie
No. Flush, czyli push, szlak. Jest źle. Dobra, wiecie co, zamienimy się tak po prostu. Bo nimi tak dużo nie robimy. Dobra, jem na siebie. Lead, ale tego nie dobiję. That's the problem. Ale jeszcze go możemy zignorować, bo on zginie na samej turze. Okej. Okay. Odporny na krwawienie, czuję się zajebisty. Eldritch Pool. O, brawo Shaco. Dera. W ciebie jebniemy, bo zabijemy. Unholy bonusy, fuck yeah. Dobra. Co ja chcę? Mam zasięg na was? Gomper nie będzie mieć tego. Dobra. Damy tego buffa. Podleczymy stresik. I w ciebie. Szlak. Nie wyszło. The bigger the beast, the greater the glory. Ognisko prawdopodobnie na dole. Na samym końcu weźmiemy sobie, że po prostu podleczy się ze stresu. Hopa. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Jak jebnąć? Może po prostu tak. O mój Boże, nie trafiłem. Źle. Podleczmy się z tego stresu. Elite Flush. Flush do przodu. Resist, super. Te flushy nie zdają kompletnie obrażeń. Się nie trzeba tym przejmować. Podleczymy ciebie. Za 9. Wow, chore gówno. Dera. 5. Niedobrze. Serio, no i dobra. W sumie nie powinienem tak robić, bo nie mam zasięgu. Zamiast tarczy musimy odblokować skill, który daje nam możliwość chwila. Który to jest skill? To jest Holy Lance'a. A nie, to tylko na dwóch ostatnich działa. Ale still. Musimy odblokować Holy Lance'a. Zdecydowanie. Jak nas zepchną, to jest... źle. Oj, serio. Gra. To dobrze, że nie biją mnie nic. Po prostu cię dobiję. A, milutko. Hop! Wow! O, to było zajebiste. Dawaj. Hopa. Tu, o, tutaj coś jest. Co my mamy? Więcej krestów. Okej. Okay. Hopa, hopa. Szykuje się walka. A dalej... też walka. Dobra, czy musimy iść do końca. Przygotować się z pochodnią. Opa, teraz. The light. The promise of safety. Czy mogę założyć trinket? Nie, nie mogę podczas walki założyć trinketu. Dobra, na pewno weźmiemy sobie balladę. Na nich się przyda. Mam bonusy przeciwko ludziom? Nie. Nie mam. Dobra. W ciebie. Może będzie kryt? Nie był. Szkoda. Blanket Fire. Au. Masz 50% szansy na... O! Mamy zwiększone obrażenia w ludzi. To ma bardzo duży... Dobra, walniemy normalnie, bo po prostu dużo go bijemy. Zaue nie ma sensu, bo on zajmuje dwie pozycje z gruby. Punishment. Wywołuje krwawienie, dokładnie. Jemy ich z tyłu. Slayson, aj. To nie jest przyjemne, to trochę bije. Dobra, jemy na tego z tyłu. Bo go zabijemy na pewno. Więcej buffów. Shank. Przypomina się gra Shanks. Rain of Whip. O! To chyba wszędzie wywołuje krwawienie, ale słabsze. Dobra, wiecie co? Pieprzy to, ja się leczę. Resist, super. Wszyscy potrzebujemy bandaży. Z jasnej cholery. Hopa. 6 obrażeń. Szybko! Bał! Idealnie. The victory. Idealnie 6. Perhaps the turning point.
8, będzie krwawienie. Dobrze, jest krwawienie. Dajmy sobie jakieś tam buffy. Whatever. Właśnie chce się wyleczyć. Chcemy wyleczyć. Dobra, dajmy Imperowi. 10! O, tak o to chodziło. A ty gini. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Wszystko, super. Zamienimy się oczywiście miejscami odpowiednio. Wszystko miało ręce i nogi, co to? Żarcie? Okej. Okay. Dużo mam tego żarcia. Co to jest? Trutka? Szlak. Chodźmy tu. Chyba rozbudujemy kemping. Co by na to? Ja, to jest dobra opcja. Myślę, że tak. Podetrzymy się. Gathered close in tenuous firelight. Super. An uneasy companionship. Tak, leczymy wszystkich. Stress heal. Stresu mamy bardzo mało. Nie musimy go leczyć. Dobra, na pewno coś zwiększa obrażenie. Chociaż. Jakie my mamy tutaj rzeczy? Zwiększamy stres i zwiększamy obrażenia. To jest dobre. Zwiększone obrażenia. W kogo? A wiecie co, tam w kambruzę. I damy sobie kolejnego buffa. Okej, okay, łącznie mamy 40% obrażeń zwiększonych. Nieźle, nie? A podleczymy... Mogę siebie? Nie, nie mogę. Dobra. Anuluj. Coś takiego? Za 3? Serio? Wow. Ale gówno. Dobra, kto ma najwięcej stresów? Po 16. W sumie możemy po prostu siebie wszystkich siebie podleczyć. Jakie on ma umiejętności? Ej, to jest zajebiste. Umiejka. Właśnie tak ogarnąłem. Dobra, poleczmy wszystkich. I obniżmy stresik, bo czemu by nie? Dobra. Lecimy dalej. Ogólnie Kamrus jest nakoksany buffami jak cholera. Mamy 40%, o 40% zwiększone obrażenia. I oczywiście będą zwiększone kryty dzięki Shaco. O! Zgankowali nas, że tak powiem. Ambush, easy. Nie wiem, tak, za 2. Resist, shit. Hop! Zabić! Begone, fiend! Begone! Gryf Nibble. Mechu, mechu. Robaczki to nie problem. Boom! Za 6. Okej. Okay. To nic nie zrobimy, zamienimy się. Dobitka. Co dwa. No nie bijemy tym Alakakbarem. On jest taki do buffów. Debuffów i leczenia w sumie. W sumie trochę śmieszny team, przyznam. Nie wiem. Śmieszny team, ale Hagbard buffuje i leczy. Shaco buffuje. A reszta zadaje obrażenia. Leczenie nie ma sensu w sumie teraz. This expedition at least promises success. Prosta zamiana. In Radiance, may we find victory. Możemy iść dalej. Uwaga, to będzie trap, więc skoro mi się teraz na kamruza. Bierzemy torcza sobie, bo czemu by nie? Take all. Rozbrój. Nie udało się. Shit. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Dobra, wbijamy. I uwaga. Ogólnie Highwayman jest zajebisty. O, super. Zajebisty, jeśli ma buffy z kempingu. Po kempingu jest super mocny. Dobra, jakie mamy kryty w ogóle? Z tego mamy... 8, 13... O, z całkiem sporą szansą na kryta. Spore obrażenia. Można... Jest bardzo duża szansa, że kogoś zabijemy z nich. No, niestety, niewykorzystana szansa. Human... To są humany? To byli ludzie? O mój Boże, ale ja im współczuję z całego serca. Pieseły mają strasznie duży dodge. Hop! Wow, bardzo duże obrażenie mamy z broni.
Celność jaką mamy tutaj? 80, niedużą. Dobra, jednej tak. Udało się, pięknie. Super, ale bo czemu by nie? Został grzybolud. I stabu, stabu. Jej, fajnie wygląda szako jak leci. By zatłuc. No i udało się. Otherworldly corruption. Bandaże, no bardzo mi się przydadzą. Władza mi się coś tutaj zwiedzać i nie opłaca mi się. Dobra. Do bazy. Dużo luty nie mamy, jakby nie patrzeć. Ale mamy mnóstwo krestów. To jest dobre. To jest bardzo dobre pod tym względem. Nasze bronie będą boleć, moi drodzy. Patrzcie ile tych krestów, to jest chore. Dobrze. Bela w sumie też nie najgorzej. Super. Oj, trzeci level. Ostro. Więcej się leczymy. Jak, więcej speeda, jak my jesteśmy ranni. Więcej speeda, wow, Akbar, fajnie. Ale same buffy, super. I obrażenia Van Holy, co jest takie, takie sobie, ale za to stres resist jest bardzo elo. Ej, ludziki. Jest dobrze. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Moglibyśmy mieć na jakiś lepszy dungeon, w sumie przydałby się resztę drużyny pod XP'ć, bo oni mają trzeci level, ale jakby nie patrzeć, reszta nie ma trzeciego levelu i that's the problem. Dobra, możemy ulepszyć sobie in the end, bronię. Every plan relies upon a strong arm. O, bronię i również armor, dobra. A to jest trochę drogie. Napieprzyć to. Hoppa. Jak to wygląda? Dodge zwiększone życie. Zajebiste. Ale się nastakujemy. A jest to potracimy leki. Aha. Ale tylko na tych najlepszych. Co my tu mamy? Kim ty jesteś? Kim jesteś, waćpan? Jaka beznadziejna celność, o mój Boże. Spoko obrażenia. Dużo życia, zero dodża. Chop. Fajnie się nazywa, chop. Beznadziejna celność. Wow, beznadziejna celność, ale aue, celo. Stress heal, okej, okay. I protekcja. Takie sobie. Knowback i te celność przeciwnika jeden mniejsza, zmniejszone obrażenia. Inne to jest leczenie siebie. Zwiększone obrażenie, ale mniejsza celność i większe kryty. Czy taki nie wiem. Jeli mocno, ale powodzenia, że trafisz. Co tu jest? Aha. Redukcja stresu. Oberwi, ale wszyscy mają stres zmniejszony. Aha. Taki sobie jest. Że jeżeli damy jakieś buffy na celność, to jest zajebisty. Jeżeli. To jest dobre słowo. Wiecie co, teraz nie potrzebuję go. Więc go pieprzyć. Coś mam ciekawego. Co tutaj możemy dać sobie? Potrzebujemy zwojów. Nie pójdziemy na, po zwoje. Zwoje mózgowe. Hehehehehe. Trinkety. Trinkety. Co możemy tutaj ulepszyć? Zmniejszenie kosztu trinketów o 10%. Nie jest taka zła opcja. Czy będę chciał kupować trinkety? Nie, raczej nie. A to? Co to daje? Koszty zmniejszone. Bonfire. Nie mam hajsu. Trzeba zbierać hajs. Dobra, to jest ciężko. Podziękuję, że tak powiem. Co tutaj mamy? Weterani nie. Co to jest? Stress heal, ale mniejszy heal. Okej. Okay. Mniej otrzymujemy heala, ale więcej stress heala. Okultysta. Czy to jest okultysta? Tak, to jest okultysta. Jest ciekawe. Poszedłem tutaj, ale tutaj wymaga weteranu. Właściwie jedyna opcja, gdzie możemy pójść, to jest tutaj, na medium. Darujemy sobie... Oni nawet nie chcą. Jeśli nie taki łatwy... dungeon. Więc... Chwila. Schowamy to tutaj. Mamy trinkety. Na cholerę. Dobra. To są ruiny. Weźmiemy Tauchina.
Oczywiście standardową sorakę, bo leczenie nie jest podstawą. Kolejnego krasera daje. Krasera. Szako bym ulepszył, wiecie? Spodobał mi się, ale w sumie nie. Alaf Akbar. Nie, na cholerę. Dajmy Olafa. I Badiego. Właśnie, jak nazwiemy Badiego? W sumie mieliśmy Gimpera. Nie, najpierw miał być Rojo. Roya. Dajmy Roya właśnie. Ale tak. Bo to tarczownik z tej cholery. I co ty mamy tutaj? Holy Lance, okej. Okay. Stress Heal i Torch i Heal. To leczy wszystkich, czy co? Nie wiem. Na pewno chcemy dać sobie AOE. Musimy odblokować to. Nie mamy hajsu. Może pójdziemy na tego weterana? W sumie czemu by nie? Serio, chcę iść na te portrety. It's suicide? Posrało cię, jesteś weteranem do tej cholery. Dobra. Pieprzonym. A, bo to oni, dobra. Tak. Kto krzyczy? Spieprzaj, Olaf. Nikt cię nie lubi. Serio? Gimper, ty krzyczysz na weteranie? Wow. Dobra, żeby Gimper tchórzył, to jest trochę smutne. Dobra, wiecie co, ja przemyślę to, bo nie ma co tracić czasu i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa.